Dzień dobry, ja Was witam w kolejnym daily vlogu na moim kanale. Kontynuujemy vlogmaj, co prawda miałam teraz 2 dni przerwy, ale to dlatego, że informowałam Was na Instagramie. Musiałam się poświęcić troszeczkę innej pracy, ale już wracam, więc od jutra, bo jutro jest poniedziałek, znowu zapraszam Was na codzienne daily vlogi w maju. Zegar jest z Bąblem na spacerze, ja zaraz będę robiła śniadanie, ale zacznę dzisiaj tego vloga od pomalowania paznokci. Ostatnio mówiłam Wam na Instagramie, że zdjęłam hybrydy, słuchajcie, w końcu, po długim czasie. Pomalowałam je normalnym lakierem, zobaczcie, jakie króciutkie paznokcie, ale powiem Wam, że tak niesamowicie mi odżyły. Potrzebowałam tak mniej więcej 1,5 miesiąca, 2 miesiące, żeby one odżyły. I jestem mega zadowolona z tej decyzji, że zdjęłam w końcu hybrydę. Chociaż powiem Wam szczerze, na początku było ciężko i faktycznie byłam bliska zrobienia hybrydy ponownie, kilka razy, bo te paznokcie były dosłownie jak papier. No ale udało się przetrwać, także teraz jestem szczęśliwa. Niepotrzebnie je pomalowałam lakierem, bo powiem Wam, że przyzwyczaiłam się do takiego wyglądu tych paznokci, pomalowanych tylko odżywką. Ja sobie kupiłam tę odżywkę z Golden Rose Black Diamond i naprawdę ona jest moim zdaniem bardzo, bardzo spoko i pomogła mi właśnie w walce o te paznokcie. Kupujmy śniadanko. Dobra? Bardzo dobra. Ale masz z deszczu bluzę. Jestem cały mokry. No, był z Bąblem. Zrobiłam racuchy przepyszne, nie chwaląc się. Bardzo dobra. I czekam jeszcze na ostatnią turę i zaczynam jeść. Smacznego. Smacznego. Dzień dobry, witamy na Was w vlogu. A ja już się przywitałam wcześniej. No to ja się przywitam jeszcze raz. Jedziemy teraz do Muzeum Browarnictwa w Cieszynie? W Żywcu. Mieliśmy inne plany zupełnie. Mieliśmy jechać do ZOO w Chorzowie, bo Kasia miała tam do swojej rodziny Coś tam miała Kasia w ZOO załatwić. Ale deszcz pada, jak widać. Bardzo wleje. Więc stwierdziliśmy, że po prostu nie chce nam się siedzieć w domu i wybieramy się na wycieczkę do browaru niedaleko nas. Najśmieszniejsze jest to, że to jest obok nas, 20 minut drogi, a ani ja, ani Zyga nie byliśmy tam jeszcze. 500 metrów, skręć w prawo. Zgadza się, nie byliśmy tam ani razu i pojedziemy teraz pierwszy raz i zdamy Wam szczegółową relację, albo bardzo pobieżną. Zyga. Ja poproszę jedno lane, pełne, jasne. Dobrze, jak żeby było widać. Jest jakiś naprawdę poleciał, ale bym się śmiała. Żeby było widać, to muszę. 5 zł. Jesteśmy już w domu, jeszcze nawet nie rozpakowałam do końca rzeczy i od razu zrobiliśmy kawę, bo dzisiaj ja jeszcze nie piłam Zyga, tylko rano. I będziemy dzisiaj grali chyba w planszówki. Ja bym strasznie chciał pograć bielki. Nie mamy akurat, ale coś fajnego wymyślimy. Ja jeszcze mam trochę pracy teraz do zrobienia. Zaraz Wam wstawię ujęcia z przeróbką ubrania, jak oczywiście w każdym vlogu w maju. No a później spędzicie ten dzień razem z nami do końca. Jeżeli chodzi o nasze plany, no to właśnie tak jak mówiłam, planszówki. Poza tym ja mam jeszcze troszkę pracy, muszę wyprasować rzeczy, które jutro będę musiała wysłać. Znaczy Zyga konkretnie, mogę o to poproszę ładnie. Tak? Dobrze. Muszę wysłać paczki i tyle. Dzisiaj zajmiemy się sukienką, która pochodzi z szafy mojej mamy. Ona mi ją dała jakieś 2 lata temu już. To jest sukienka w groszki, jest na mnie za duża. I myślałam na początku, jak ją od niej brałam, że będę ją właśnie w takiej formie nosiła. Po prostu taką, wiecie, niezmienioną. Ona jest na mnie trochę za długa, więc mam na nią pewien pomysł, ale zobaczymy, czy uda się go zrealizować. Jeżeli nie, to po prostu ją skrócę.
ale być może uda się z niej stworzyć coś fajniejszego. Spójrzcie na to, no to nie jest absolutnie moja długość, ona nawet jest za kolano, więc mi to automatycznie skraca po prostu sylwetkę, więc zaraz coś z tym będę kombinowała. Ale tutaj leży bardzo ładnie, naprawdę. Później i usiadłam na chwilkę, żeby właśnie przymierzyć to, co udało mi się przerobić. Będę psikać. Słuchajcie, moja alergia, to jest po prostu jakiś żart. Moja alergia, słuchajcie, nie daje mi żyć. Przekłada się to dosłownie na wszystko. Jestem opuchnięta, zasmarkana, zakatarzona i tak dalej. Ciągle mi się chce psikać. Przyznaję, że to też miało jakiś tam wpływ na to, że nie nagrywałam przez weekend, dlatego że nie dość, że właśnie miałam taki nawał pracy. Nagromadziło mi się troszeczkę rzeczy takich, które chciałam po prostu zrobić, troszkę też obowiązków. No to jeszcze ta alergia i powiem wam szczerze, że nie miałam ochoty nawet po prostu już nagrywać, jakby wieczorem nawet tych filmów. No ale cóż, takie życie alergików, jeżeli też jesteście alergikami, macie uczulenie na pyłki wiosenne, ja konkretnie mam na trawę, która teraz zaczyna pylić, to dajcie mi znać i łączmy się w tym bólu. Wracając teraz do tej rzeczy, najpierw ją przymierzę, a później jeszcze trochę do Was pogadam. Aha, oczywiście najważniejsze, będę próbowała znaleźć jeszcze klipy, które nagrywałam podczas przerabiania tego, natomiast niestety prawdopodobnie ich nie znajdę, dlatego że już dwa razy szukałam i po prostu bezskutecznie. Wydaje mi się, że w czasie, kiedy przerabiałam, mimo że ta przeróbka była taka bardzo mało wymagająca, po prostu nie włączyłam kamery, więc opowiem może, o co chodziło. Jak widzieliście, ta sukienka była w całości, ja ją po prostu obcięłam i zarówno w tą spódniczkę, jak i w ten crop top na dole wstawiłam gumkę. I to jest wszystko, więc teraz to będę mierzyła i zobaczymy, jak wyszło. No dobrze, słuchajcie, wygląda to w ten sposób. Uważam, że wyszło bardzo, bardzo ładnie i wydaje mi się, że to będzie idealny komplet na lato. On też zupełnie inaczej będzie wyglądał, wiecie, do opalonego ciała, opalonych nóg i tak dalej. Na razie jestem jeszcze biała, ale myślę, że jutro posmaruję się moją pianką brązującą, bo z tą pogodą raczej nie mam szans się opalić w najbliższym czasie, poczekam na lato. Więc jutro na pewno jeszcze raz ten komplet ubiorę i nagram w nim TikToka właśnie do takiego, wiecie, opalonego ciała. Wydaje mi się, że będzie po prostu wyglądało to korzystniej. No dobrze, dajcie mi znać, co myślicie. Wiecie, to nie jest też tak, że to była sukienka mojej mamy jakaś taka bardzo, nie wiem, wyjątkowa, która stanowiła dla mnie jakąś wartość, bo takie ubrania w swojej szafie od mamy też mam i wiem, że ich po prostu nie ruszę, bo no, są wyjątkowe dla mnie i chcę je zachować w takim stanie, dokładnie w jakim są. Natomiast jeżeli chodzi o tą sukienkę, moja mama dała mi ją już jakiś czas temu. Ona po prostu była dla mnie zupełnie beznadziejna, jeśli chodzi o długość. Tutaj też krój w ogóle całej sukienki, więc wykorzystałam jakby obecne trendy i po prostu zrobiłam taki set. Wiem, że takie sety są modne. Ostatnio w komentarzach czytałam znowu, że ktoś tam narzekał na crop topy, że teraz wszyscy noszą crop topy i tak dalej. Ale no, słuchajcie, takie czasy, takie trendy, taka moda. Oczywiście nośmy to, co nam się podoba. Ja crop topy kochałam, odkąd pamiętam dosłownie i pamiętam, że nosiłam je zanim były modne. I myślę, że z crop topami długo jeszcze będę się lubiła, więc kolejny crop top powstał, tym razem w parze ze spódniczką. Serio, uważam, że taki zestaw naprawdę wyszedł bardzo, bardzo uroczo i ta spódniczka w ogóle przepięknie się kręci. Bardzo mi się podoba. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej przeróbek i więcej różnych takich wymyślonych rzeczy. W ogóle muszę wam przyznać, że to jest tak wygodne, że ja w tym chyba zostanę na jakiś czas, bo chociaż nie, bo jeszcze nie chcę tego zbrudzić przed jutrem, bo będę w tym nagrywała.
Ale naprawdę jest to bardzo, bardzo wygodne. Jeżeli chodzi o materiał, to jest bawełna z wiskozą i to jest takie ultra milutkie po prostu, będzie idealne na lato. Dobrze, słuchajcie, jest godzina 18:34. Tylko właśnie przesadza kwiatki na balkonie i idę mu chyba pomóc, więc tym bardziej muszę się niestety przebrać. Ja jestem w trakcie kolejnej sprzątania, dlatego że chcę już zacząć nowy tydzień z taką czystą głową, a mam czystą głowę, kiedy mam też porządek wokół siebie, więc zamierzam teraz posprzątać do końca mieszkanie, umyć jeszcze podłogi. Tym bardziej, że jutro rano chcę zacząć od ćwiczeń. Miałam zacząć już w zeszłym tygodniu, natomiast udało mi się ćwiczyć tylko dwa razy. Zrobiłam trochę błąd, bo nie przygotowałam sobie wcześniej treningu konkretnego, który chcę zrobić i próbowałam coś tam wymyślić w trakcie, ale to nie było takie efektywne ćwiczenie jak dla mnie, więc dzisiaj już sobie przygotuję wszystko, co będę jutro trenowała. I zabieram się ostro do ćwiczeń od jutra i jutro też zamierzam wdrożyć takie większe zmiany, jeśli chodzi o żywienie i tak dalej, ale to Wam opowiem w jutrzejszym vlogu. Ja tego vloga jeszcze nie zakończam, dlatego że mam trochę rzeczy jeszcze do zrobienia, ale później na pewno się jeszcze do Was odezwiemy, albo sama się odezwę, albo razem z Sygą. Właśnie sobie czytałam na kanapie Potęgę Podświadomości. Ostatnio już we vlogu Wam pokazywałam, że znalazłam tam książkę, bo przypomniała mi o niej Julka. I faktycznie, słuchajcie, nie spieszę się z tą książką, wydaje mi się, że Zyga rozkłada jęgę, zaraz będziemy grali. Dzięki. Już? Wydaje mi się, że to jest tego typu książka, z którą właśnie nie należy się spieszyć i serio czytam ją tak, żeby rozumieć po prostu każde zdanie, które tutaj autor nam przekazuje i jakby rozkminiam to, co on miał po prostu na myśli, żeby wynieść z tej książki jak najwięcej, ale bardzo, bardzo Wam polecam. Właśnie mówiłam już Zydze, że powinien ją przeczytać, jak tylko skończę, bo wydaje mi się, że też mu może pomóc. Ja nie umiem czytać. Nie umiesz czytać? Dobrze wiemy, że Ty też udajesz. Tak, tak. Każę tylko obrazki oglądam. Na pewno. Gramy w jęgę, tak? Dawno nie graliśmy. Jakoś tak nam dzisiaj się zrobiła ochota na planszówki. Znaczy, to nie jest planszówka, ale jakieś gry w ogóle. Tak ja rozmawialiśmy. Strasznie chciałem w bierki pograć, bo ostatnio w warsztacie kupiłem takie małe, drobne pędzelki do robienia malutkich zaprawek. One są, dentyści też ich używają. To są takie krótkie, z taką pałeczką na końcu. I mój kolega przyszedł do warsztatu i zaczął się nimi bawić i je tak wziął wszystkie i je po prostu rozrzucił i powiedział, że gramy w bierki, tylko że się rozsypały. Więc stwierdziłem, że w sumie dawno nie graliśmy w bierki, a to jest dość fajna gra. W bierki nie grałam i też już kurczę, chyba ostatni raz, nie wiem, w podstawówce. Jakoś faktycznie możemy kupić bierki, bo to jest fajne. To mnie zawsze tak uspokajało. Bardziej wolę takie bierki od jęgi, bo jęga się od razu rozwala i trzeba ją układać na nowe, a bierki tylko się rozsypuje i... Można udawać, że się nie poruszyło. Jest. Dobra, gramy. Czekaj, tu już nie da się nic z dołu zabrać, dopiero... No to by się dało, nie? Czekaj, czyli już... Czekaj, cicho. Już prawie przekroczyliśmy wszystko, co ułożyliśmy. Patrzcie się na to, co stworzyliśmy. Dawno się tak nam nie udało, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek. Nie wiem, czy prawie ją wygraliśmy, bo jedyna możliwość jakiegokolwiek ruchu jest tak odtąd. Tutaj już wszystko, no nic się nie da zrobić. Ale teraz chyba mi poleci. Obstawiam, że to będzie teraz. Nie obstawię. Całkiem zacnie. No, jeszcze raz gramy, ale już nie będę nagrywała. Teraz pełne skupienie, jak prawdziwi zawodnicy. Prawdziwi jęgowcy? Jęgowcy, mhm. Włączamy właśnie Netflixa, czekam oczywiście, aż Zyga skończy grę. Już? Mhm. Włączaj Netflixa. I dostaliśmy, słuchajcie, cynamonki, więc
Tak dawno nie jadłam. Ostatni raz, nie wiem, w firmie jeszcze jak pracowałam. Chyba z rok temu. Częstuj się. Ej, 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 oddaj. Dobra, oglądamy co? Chłopaków z baraków, a Bąbelek też by chciał cynamonka chyba. Ale chyba nie dostanie, dobra? Mhm. Dobra, to ja.